Gra paragrafowa Mystery i tu w tym razem nie komiks, z którym bohaterem jesteś ty, tylko komiks, z którym superbohaterem jesteś ty od 8 roku życia. I zobaczymy, co jest tutaj w środku ciekawego w tym Mystery. Tutaj będziemy się wcielali w superbohaterów. Bardzo fajnie to generalnie wygląda i nam się spodobało. I tak. Tu mamy kartę postaci i wpisujemy imię. Moce będziemy mieli do wyboru pomiędzy lataniem, super siłą, super zmysłami, górą forsy. Określone wybory będziemy podejmować ze względu na to, jakie my tu mamy moce. Tu mamy punkty wielkiej klasy, będziemy je zdobywali za wykonanie różnych zadań. Będziemy się podnosili na różne poziomy, w zależności od liczby punktów z tej wielkiej klasy naszej. Tu jest ten nasz początek, powyżej setki to jest pierwszy poziom. Powyżej i od razu przejście fabularne w scenie w kadrze 29. Poziom drugi od 200 punktów. Przejście fabularne na 90 kadrze. No i trzeci przy 384 mamy pójść. Coraz więcej przestępców w Chicago, więc superbohaterowie spotykają swoje kwaterze, tutaj rozmawiają generalnie o tym, że trzeba wyszkolić nowych superbohaterów. No, nikt się nie chce specjalnie zgłosić do tego. No, więc wszyscy, którzy mają moce, dostają informacje no, my się zgłaszamy oczywiście, żeby być jednym z tych bohaterów. Tu jest pokazany kod QR. Takie informacje będą się pokazywały na niektórych ilustracjach. Wtedy, jak przyłożymy komórkę i skczytamy ten kod, to będziemy mogli wyświetlić sobie dodatkowe informacje. Też generalnie to wygląda taki mniej więcej, jak tutaj jest pokazane, że będzie jakiś rysuneczek, z takiego kadru należy ten tekst. Dodatkowa informacja o bohaterze, o jakiejś kwaterze, o przeciwniku. Wybieramy spośród trzech takich postaci. Na początku dostajemy dwa punkty mocy, które możemy właśnie sobie tutaj rozdzielić między latanie, siłę, super zmysły, góra forsy. No i punkty wielkiej klasy będziemy sobie zdobywali, żeby się potem przenosić. I tak, mamy mapkę tego Chicago, takiego przyszłości. I jest tak, nieważne jaki poziom mamy, zawsze możemy iść sobie do zoo, do New Daily, czyli do gazety, do Captain's Cocktail, czyli takiego baru koktajlowego, gdzie spotykają bohaterzy, do kwatery głównej i do slumsów. Potem będziemy mogli, gdy będziemy mieli poziom pierwszy, do centrum H2 się udać. Gdy będziemy mieli poziom drugi na czerwone, czyli tu taka będzie wyspa. I dodatkowa jeszcze jakby mapa. No i filetowy, czyli poziom trzeci, to tutaj sterowiec, tak? Tym zaznaczyłem, się pojawi w pewnym momencie druga mapa alternatywna, gdzie będą nowe, ciekawe lokacje. Warto jeszcze z ciekawych rzeczy pokazać, gdzie się podział Mystery, od kiedy to w trzecim tomie przygód Mystery. Może, mam nadzieję, że będą kolejne, bo ten był bardzo fajny. Tu jeszcze mamy taką fajną rzecz jak Metamorfer. Możemy go użyć tylko trzykrotnie. Za każdym razem coś tam będziemy szli do innego kadru potem. Generalnie chodzi tu o to, też ma właśnie ten kod QR, że wtedy możemy sobie przydzielone punkty mocy przenieść do innej mocy dany punkt. No tu mamy różnych zbirów, których będziemy sobie łapali. Potem, co by tu jeszcze zobaczyć? No różne te światy, różni bandyci. Super tabela, czyli jak te wyniki końcowe. Mamy tak, punkty wielkiej klasy na koniec gry, plus suma punktów z mocy, latanie, super siła, super zmysły, góra forsy, plus liczba zbiegów zatrzymanych na poziomie trzecim razy 10, minus liczba przypadków użycia tego metamorfera, czyli właśnie tej zmiany tych przydzielonych punktów razy 10, więc tego dużo nie warto używać. No i razem, ile punktów używaliśmy. I potem na finał idziemy albo do 73, albo do 96, albo do 137. No na przykład 73 na 73 to będziemy ten. Od tego zależy nasza kariera. 73 szkolił się na bohatera,
skończył w sekretariacie, tak? Czyli takiego celu nie chcemy. Chcemy być tym 137, czyli superbohaterem. Fabuła bardzo ciekawa, nie będziemy sobie o niej opowiadać. Bardzo tutaj mocno jest postawione na przydzielanie tej supermocy, bo każdą sprawę, każdą walkę, wszystko możemy zrobić na kilka sposobów, w zależności jakie supermoce mamy na odpowiednim poziomie. Ciut mniej zagadek logicznych niż w wcześniejszych tomach, ale bardzo dużo właśnie zależy od tego, jak my tu sobie to przydzieliliśmy i jakie będziemy podejmowali decyzje w danym momencie, bo każdą sprawę możemy na kilka sposobów rozwiązać. Bardzo fajnie zrobione i bardzo dobry humor. Bardzo, bardzo wesoła jest ta część. Polecamy fajny, fajny tom przygód. Gra paragrafa Mystery. Polecamy. Bardzo od wydawnictwa Fox Games. Dzięki.